Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na naszą kolejną polityczną rozmowę, bo to polityczne popołudnie. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, gdyby Pan miał ocenić o te 0 do 10 poziom emocji politycznych w Polsce? Oceniłbym na 4-5. 4-5? To Pan mnie zaskoczył. Myślałam, że ostatnie wydarzenia, ale też i to, co się dzieje w Sejmie, to już jest no, taka może bardzo dobrze początkująca kampania wyborcza, czy jeszcze nie? Panie redaktorze, można powiedzieć tak, że to, jakie są emocje w różnych social mediach, to nie jest odzwierciedlenie tych emocji, które są poza tą bańką. Bo ja to czasami określam jako bańkę taką, gdzie można odnieść wrażenie, że już większych emocji nie może być. Mhm. A jednak mogą być. Życie zaskakuje i za chwilę okazuje się, że jednak te emocje to były tylko w takiej bańce, a w rzeczywistości emocje mają inny wydźwięk poza bańką, poza tą bańką i inne tematy wywołują te emocje, więc w tej chwili uważam to na skali od 1 do 10 na 5. Panie pośle, ale przyzna pan, że pani marszałek, która rozdziela polityków, między innymi lewicy, i próbuje uspokoić dwóch panów w Sejmie. To jest trochę taki obrazek przypominający panią w przedszkolu, która próbuje uspokoić niesforne dzieci. No, pani marszałek, mając też swoje doświadczenie, bo przypomnę, że też była nauczycielką. To ma doświadczenie, prawda? Doświadczenie z dziećmi ma. I tutaj potraktowała dwóch panów jak niesfornych dwóch dzieciaków, którzy skoczyli do siebie jak nastraszone koguty. I w pewnym momencie, po tym jak tylko pani marszałek podeszła do nich, spokornieli z tych kogutów, zrobiły się kurczaki. No dobrze, to skoro mówimy o kobiecie, o pani marszałek, bardzo drobnej zresztą kobiecie, to może zapytam z okazji Dnia Kobiet. Jakie cechy wprowadzają kobiety do polskiego Sejmu? Na pewno łagodzą obyczaje. Jak widać było na załączonym obrazku wcześniej, o którym mówiliśmy, to na pewno łagodzą obyczaje i wprowadzają element delikatności w tej brutalnej polityce. Panie redaktor, tutaj nie będę selekcjonował, bo każda kobieta ma w sobie zawsze gdzieś ten element delikatności, nawet jeśli czasami głęboko ukryty, to wychodzi w najmniej oczekiwanym momencie czasami, więc nie chciałbym tutaj nikogo deprecjonować ani mówić, że mniej lub więcej, tak, wszystkie kobiety. I dlatego też sporo takich kobiecych tematów w Sejmie. Zacznijmy, panie pośle, to jest temat związany z kobietami, bo to kobiety głównie w większej mierze zostają ze swoimi dziećmi chorymi, z dziećmi z niepełnosprawnościami w domach. To one zostają w domach, to one nie idą do pracy, to one zajmują się, opiekują się tymi dziećmi. No i mamy taki przykład. Pani poseł Iwony Hartwich, pani poseł, która właściwie zrobiła karierę polityczną na protestach w Sejmie, na protestach razem ze swoim synem też, ale i z innymi osobami z niepełnosprawnościami. Pani Iwona Hartwich od 2015 roku powtarzała, że jeśli dostanie się do Sejmu, to będzie walczyła o prawa tych właśnie osób, ale też i o sytuację finansową, polepszenie sytuacji finansowej. Wywalczyła coś, czy to rząd PiS-u zwiększył na przykład pomoc socjalną? Panie redaktor, nie chciałbym tutaj też ani personalnie, ani indywidualnie, broń Boże, atakować pani poseł Hartwich. Ma prawo do protestu, protestuje w tej chwili po raz kolejny. Protestowała w 2014, protestowała w 2018 i 2020. No, tak, tak się to składa, że to zazwyczaj jest przed wyborami, więc no właśnie. To też ma swój oddźwięk. Natomiast powiem tak, odkąd władzę przejęła Zjednoczona Prawica, rząd Prawa i Sprawiedliwości, to
to wsparcie dla osób niepełnosprawnych, wychowujących osoby niepełnosprawne, ale też i dla osób niepełnosprawnych, można powiedzieć, że pod kątem finansowym wzrosło ponad dwukrotnie, bo jeśli to było około 15 miliardów złotych w 2015 roku, to w tej chwili jest to około ponad 40 miliardów. Oczywiście, złotych. Ale panie pośle... I to jest oczywiście ciągle mało. Jestem tak, tutaj... Właśnie, i do tego zaraz przejdę, zdania. Ale chciałabym o tych danych powiedzieć. 2015 rok, kiedy przyjmowaliście władzę, osoby niepełnosprawne, ta pomoc socjalna wynosiła niecałe 800 zł. Teraz, od 1 marca, to będzie prawie 1500 zł. Natomiast 1600. Prawie. Natomiast pani poseł dokładnie. Wczoraj przyszła z taką torebką, a tam w tej torebce były pieniądze i pytała was, jak mamy wychować dziecko, osobę niepełnosprawną za takie pieniądze, żądając, żeby ta kwota wynosiła minimum 3490 zł. To jest trudne pytanie? Jest to wyzwanie. Przed którymi też stajemy jako rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Prawa i Sprawiedliwości i jest przygotowana też strategia opracowana długoterminowa pod kątem tego, aby to wsparcie, które jest obecnie na dużo wyższym poziomie niż było jeszcze w 2015 roku, było jeszcze zwiększone i oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to ciągle jest niewystarczające i pracujemy nad tym, aby to wsparcie mogło zagwarantować minimum poczucia takiego socjalnego zaopiekowania, pewności, to chce pan socjalnej powiedzieć? Pewności okay. I zaopiekowania. Więc pani minister Marlena Maląg pracuje w tej chwili, jest kolejne posiedzenie w przyszłym tygodniu zespołu, które pracuje nad nowymi rozwiązaniami i to jest zespół, w którym są przedstawiciele wszystkich stron. Panie pośle, pani Iwona Hartwich mówi, dlaczego nie wyszła do nas pani minister? Wyszła dzisiaj pani Agnieszka Ścigaj, pani minister, ale nie wyszła pani Marlena Maląg. Będzie takie spotkanie tam wśród tego protestu, czy nie? Pani czy to nie minister tak się też przekazała sprawy? Pani poseł wczoraj, bo odpowiedziała jej na mównicy sejmowej, że pracuje cały czas ten zespół, który raz, że przygotował tą strategię na lata 2021 do 2030 roku i tam kolejne pomysły są przerabiane i wprowadzane w życie w miarę też możliwości, bo dobrze. Wszystko. I to jest miejsce na taką rozmowę i tam pani minister uczestniczy w tym zespole, uczestniczą przedstawiciele różnych stowarzyszeń, które zajmują się, pomagają osobom niepełnosprawnym, czy zrzeszają osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, więc to jest to miejsce. I tutaj to była odpowiedź pani minister na to, gdzie pani poseł powinna szukać rozwiązań i tego porozumienia. Ale bo... to znaczy, że tam przy tych stolikach dziennikarskich to jest bardziej happening? To jest próba zwrócenia uwagi na ten problem oczywiście w takiej formie, jakiej to jest robione. No, jest to, nie ukrywam, że jest to sytuacja trudna, bo to jest też dla tych osób, które tam są. No już w tej chwili chyba drugi dzień czy trzeci dzień. Na pewno nie jest to w żadnym wypadku komfortowe, warunki nie są. I dlatego to nie jest też miejsce na to, aby takie rozwiązania dyskutować nad takimi rozwiązaniami, albo też je wprowadzać bądź proponować. Panie pośle, ale decyzje mogą paść jeszcze przed wyborami, czy nie w tej kampanii? Panie redaktor, na pewno będą propozycje, z którymi wyjdziemy też niedługo, dotyczące wzmocnienia tego wsparcia, bo my cały czas, ja podkreślam, że to, że ono wzrosło i jest nieporównywalne z tym, co było jeszcze kilka lat temu, to i tak ciągle uważam, że jest to niewystarczające i trzeba pracować nad tym, aby tę sytuację zmienić. I pani minister Marlena Maląg robi wszystko, aby tak się stało. Przypomnę, że to dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości powstał Fundusz Solidarności, który ma ten fundusz jest obliczany w tej chwili na ponad 10 miliardów złotych.
i dotyczy wsparcia w różnych zakresach z programów resortowych dla osób, które albo opiekują się osobami niepełnosprawnymi, albo aktywizacji tych osób. I to są olbrzymie pieniądze, które idą z tego funduszu. Tak, panie pośle, i ciągle to jest mało. My Borys też Budka, stwierdzamy, szef, że to jest mało. Szef klubu zapowiada, że jeżeli jego ugrupowanie wygra wybory, to jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie podwyższenie renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia. Przekona to Polaków, czy nie? Panie redaktor, to ja zapytam pana Budkę, dlaczego tego nie zrobili w 2015, do 2015 roku. Bo może roku. Pieniędzy nie było i nie będzie. No to jest właśnie to, co cytując klasyka. To, co jest podstawą programu Platformy Obywatelskiej. Aczkolwiek to nie jest temat do żartów. To co nie, to ja nie żartuję tak. W tej chwili, tylko to jest zasada, z której wychodzi Platforma Obywatelska. Dwa razy obiecać, to tak jak dotrzymać, tak jak panie pośle, przyznać. Więc ich obietnice zostały już zweryfikowane niejednokrotnie i tutaj... Dobrze, to skoro jesteśmy w temacie obietnic, tak. Panie pośle, to zajmijmy się w takim razie obietnicą pana Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że jeżeli jego ugrupowanie dojdzie do władzy, to zlikwiduje TVP Info. No już raz groził tym, nawet zaproponował zbieranie podpisów. Później zostało to przez Donalda Tuska zlikwidowane, zakończone. I przez jego znowu, politycznego konkurenta. Znowu wrócono do tego pomysłu. Teraz ma być dzisiaj debata, czy jutro debata w Sejmie na temat tego projektu obywatelskiego, bo zbierano pod tym podpisy. Panie redaktor, cytując klasyka, którym w tym momencie jest, można powiedzieć, Rafał Trzaskowski, po co nam telewizja publiczna, jak mamy Deutsche Welle? Możemy mieć Deutsche Welle. No nie wszyscy może rozumieją język niemiecki. Ale byłoby to może z tłumaczeniem, nie wiem. No to jest właśnie ta... Rafał Trzaskowski jest dzisiaj największym konkurentem Donalda Tuska? No, czy to już czy musi, strzelił sobie to w kolano sobie musi, tym projektem C40? To musi sobie już odpowiedzieć też na to pytanie Donald Tusk trochę. Czy czuje w Rafale Trzaskowskim konkurenta? Bo patrząc po ostatnich, w cudzysłowie, sukcesach Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, mówię tu o wielkiej, gigantycznej aferze śmieciowej, łapówkarskiej, związanej z osobami najbliżej, będącymi bardzo blisko Rafała Trzaskowskiego, czyli byłym ministrem skarbu Włodzimierzem Karpińskim, czy Rafałem Baniakiem, wiceministrem skarbu. Czy projekt, o którym pani redaktor wspomniała, słynne C40 czy C40, gdzie Rafał Trzaskowski w porozumieniu z innymi największymi miastami świata, 40 największymi, zaczął w Warszawie wprowadzać te założenia, które jednocześnie były taką forpocztą agendy lewicowej, gdzie założenie było przyjęte, że ograniczenie mamy mięsa, się ograniczyć a później likwidacja totalnie jakby mięsie, nabiale, mięsa. Ubraniach, ale to podróżach. Nawet jego elektorat nie do końca, bo lubi sobie pójść na steka chociażby. To jest swoją drogą, natomiast my stoimy na stanowisku, że oczywiście, jeśli ktoś nie chce jeść mięsa, nie musi, ale że to był wybór. Panie pośle, ale na Twitterze politykom Zjednoczonej Prawicy wypominane są te zdjęcia ze stekami. Znaczy, panie redaktor, to ja takich zdjęć nie robiłem i nie no mam, nie wrzucałem. Natomiast ja też jestem mięsożertą, można tak ja też. To idziemy dalej. Powiedzieć. Natomiast my chcielibyśmy zostawić Polakom wybór. Chcą? Co mają mieć na talerzu? Jedno, co mają mieć na talerzu, jak się mają ubrać, w ile ubrać się mają ubrać i czy na wakacje chcą lecieć samolotem, czy jechać samochodem i gdzie. Natomiast Rafała Trzaskowskiego projekt i projekt tak naprawdę Platformy Obywatelskiej przewidywał, że Polacy zostaną tego wyboru pozbawieni. Przewiduje cały czas, bo ja przypominam, że to już zaczęło być realizowane pan w Warszawie. Prezydent mówi, że będzie się z tego wycofywał, ale zobaczymy, ale panie na pośle, kampusie Polska temat. Jeszcze w tym roku mówił o tym, że jak dojdzie do władzy Platforma Obywatelska, to oni przyspieszą realizację pamięć tego programu. Pamięć być może jest krótka. Panie pośle, idziemy Rafała dalej. Trzaskowskiego, tak. Ostatnie dni, to tak jak powiedział ksiądz Witold Kawecki, to igrzyska, dosłownie igrzyska, związane z tematem pedofilii.
W ostatnich dniach również ogromne tragiczne wydarzenia, po czym również ataki na dziennikarzy Radia Szczecin i nie tylko dziennikarzy Radia Szczecin, również dziennikarzy portalu Niezależna. Widzimy właśnie zaatakowaną siedzibę Radia Szczecin. Radio Szczecin wydało również oświadczenie, między innymi, że w ten sam sposób sprawę Krzysztofa F. relacjowały inne media i zaraz po tym ataki na Jana Pawła II, że tuszował pedofilię w kościele. To jest akcja zaplanowana, czy to jednak można było zatrzymać? Panie redaktor, to jest, można powiedzieć, akcja, która ma przykryć problemy Platformy Obywatelskiej z problemem pedofilii w własnym środowisku. Bo to tak trzeba przedstawiać, bo ja tylko przypomnę, że osoba, która jest winna tego, co się stało w Szczecinie, między innymi, w tej chwili siedzi w więzieniu, ale była ta osoba związana z Platformą Obywatelską, pracująca w Urzędzie Marszałkowskim, którym rządzi marszałek wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, szef struktur Platformy Obywatelskiej, chyba w okręgu szczecińskim, o ile dobrze pamiętam. I ta osoba przez 14 lat była w tym urzędzie, odpowiadała za edukowanie młodzieży. To też ta psychoterapeuta, to był człowiek, który był psychoterapeutą. Psychoterapeutą, praca z dziećmi była jego głównym zajęciem, więc panie redaktor... Ale Platforma mówi, że się odcina od tego człowieka, że jak tylko dostała sygnały, to tak podjęła działania. Tak się, panie redaktor, odcięła, że dopiero skazanie spowodowało, że ten człowiek w tej chwili siedzi w więzieniu, ale to jest jeszcze, z tego co wiem, to dostał wyrok mniejszy niż zasługiwał, bo ja uważam, zasługiwał na dużo wyższy wyrok, dostał 5 lat i za 2 lata będzie prawdopodobnie na wolności. Ataki na Jana Pawła II, osobę świętą. To jest próba, panie redaktor, przykrycia tego problemu tymi bezczelnymi atakami na świętego Jana Pawła II, oparte w ogóle, ten atak oparty o dokumenty esbeckie, których wartość każdy chociaż trochę rozgarnięty człowiek ocenia jako śmieciowa, wartość śmieciowa. I to oparte jest na dokumenty esbeckie, o zeznania, raczej bardziej zeznania, które są w tych dokumentach esbeckich. My możemy powiedzieć tak, my jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy bronić osoby świętego, dzięki któremu tak naprawdę upadł komunizm i Polska jest w tej chwili w tym miejscu, w którym jest. Gdyby nie osoba świętego Jana Pawła II, na pewno w tej chwili Polska nie byłaby w tym miejscu, a komunizm prawdopodobnie przepoczwarzony istniałby do tej pory. Panie pośle, Ryszard Czarnecki mówi o tym, że zawsze trzeba mieć jakiś plan B. Czy planem B jest koalicja z Konfederacją, gdyby coś wam nie poszło w trakcie tej kampanii? Panie redaktor, wychodzimy z założenia, że tak jak to było, miało miejsce w 2015, 2019, tak i w 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, zwyciężając w wyborach, będzie mogła stworzyć rząd i kontynuować te reformy, które rozpoczęliśmy po zwycięskich wyborach w 2015 roku. Ale pana kolega mówi, że trzeba mieć plan B. To jest, i tam jest Konfederacja, czy nie? To jest nasz główny cel i główne zadanie, przed którym stanęliśmy i zrobimy wszystko, aby to zrealizować. I o takim, ani innym scenariuszu możemy mówić w tej chwili. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Spokojnego dnia życzę. A już za chwilę Artur Żak, Nowy Kurier Galicyjski, będzie państwa i moim gościem na antenie Telewizji Republika.